Zepchnięta teraz drużyna w metu Kamienicy Królewskiej. Szansa na zbudowanie ataku pozycyjnego, ale szybko pozbywają się piłki. Niecelnie zagrywał zawodnik z numerem 9 w drużynie gospodarzy, a tutaj zakotłowało się teraz. Czy nawet w głębszej defensywie, kiedy już zostaną zepchnięci na połowę rywala. No i faktycznie ta druga czwórka w metu, ale teraz poczekajmy, bo Kucharski był blisko. Dobra również interwencja dla Jakuba Kornata. Nie ma nic lepszego dla bramkarza niż dobre wejście w mecz właśnie po takiej interwencji. Zobaczmy, Marciniak! Do Daniela Krawczyka, a Daniel Krawczyk jak wino zdobywa swoją kolejną bramkę na parkietach Fogo Futsal Ekstraklasy. Ale zatrzymany i rusza Widzew. Bardzo dobrze, teraz tam wszystkie popracował jeden z defensorów Widzewa! Dobitka Krawczyka, strzał zablokowany. Zobaczmy kolejny strzał, fantastycznie Jakub Kornat. Ten mecz tak się rozwija, że trzeba jednak chyba tutaj wzmocnić trochę siłę ataku swojego zespołu. Gra właśnie na trzy czwórki może też sugerować, że będą chcieli bardzo dużą intensywność narzucić, ale zobaczmy, bo tutaj kolejna szansa przed Widzewem. Podopiecznie Marcina Stanisławskiego i Zbiański. Zobaczmy, nie ma gwizdka! Januszewski, interwencja Jakuba Kornata! U Miłosza Krzępka to jest to, że on gra bez jakichkolwiek kompleksów. Może o tym za chwilę Willy May! Ależ spokój! Świetne wykończenie, 2-0! 19. bramka Williego Maya w tym sezonie Fogo Futsal Ekstraklasy. No i Widzew tylko podkreśla swoją kapitalną dyspozycję. Tak do końca nie mają sposobu w tej chwili piłkarze Wemetu na to, żeby dzisiaj pokonać dobrze grających w tej defensywie Widzew, a jeszcze muszą wydać na kontrataki. Kucharski, Willy May broni Kornat, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Kucharski już upadając jeszcze oddał strzał. Podwójny mur ustawiony przez Kamila Jezbieńskiego. Zobaczmy, jest gwizdek sędziego. Madziuk! Słupek ratuje! Widzę Wesserling, zejście na prawą nogę, jeszcze jeden strzał. No i kolejna rekontra, zobaczmy, dużo chaosu teraz na parkiecie. Poszybował tutaj Kamil Jezbiański, że mimo tego, że ma bardzo mało do roboty w tym spotkaniu, tak potrafi przez cały ten mecz zachować koncentrację. Madziok do Wesserlinga, Wesserling na lewą nogę, Wesserling! Brian Mera! Bramka! Sędzia pokazuje na środek boiska, mamy gola kontaktowego. No i mamy to, na co czekaliśmy, czyli po prostu emocje. Tutaj będzie się, tutaj teraz tylko i wyłącznie szczęście uratowało Wemet, bo Daniel Krawczyk chyba również nie do końca spodziewał się, że tak po prostu odpuści piłkę Błażej Wenta na rzecz Jakuba Kornata, a tymczasem Kucharski, bramka! 3-1, no i nie popisał się w tej sytuacji golkiper Kamienicy Królewskiej, który przecież do tego momentu rozgrywał kapitalne zawody. No ale nie mogło przyjść nic lepszego z kolei dla drużyny Widzewa niż właśnie ten gol, który znowu da na pewno dużo oddechu, a tymczasem Krawczyk w indywidualnej akcji. Krawczyk, Krawczyk utrzymał piłkę w boisku, Krawczyk szuka wyłożenia, bramka! Daniel Krawczyk, 4-1! Kompletnie posypała nam się drużyna gości po tym trafieniu Kamila Kucharskiego. Zobaczymy, czy i kiedy trener Miłosz Kocot zdecyduje się na grę z lotnym bramkarzem. O ile się zdecyduje oczywiście. Będzie teraz szansa! Broni Zbiański! Zobaczmy, Choszcz na lewą stronę boiska. Ale znowu zbyt lekkie to podanie. Krawczyk wyjdzie sam na sam. Daniel Krawczyk! Hat-trick Daniela Krawczyka! 5-1 na parkiecie w Łodzi, a Daniel Krawczyk buduje sobie coraz większy pomnik na parkietach Fogo Futsal Ekstraklasy. Organizacja tych wszystkich elementów, jeżeli chodzi o sprawy około parkietowe, można powiedzieć, w drużynie Wemetu Futsalu Kamienicy Królewskiej, to jest również coś, co trener Miłosz Kocot chwalił przed tym spotkaniem, a my mamy ostatni gwizdek sędziego. 5-1 Widzew Łódź pokonuje Wemet Futsal Klub Kamienice Królewską. Hat-trickiem popisał nam się nieśmiertelny Daniel Krawczyk. Do tego do siatki jeszcze dla Widzewa trafiali Willy May i Kamil Kucharski. Natomiast dla drużyny gości jedynego honorowego gola w tym spotkaniu zdobył Brian Mera. Pewne zwycięstwo Widzewa i na pewno duży niedosyt, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania po stronie trenera Miłosza Kocota.